Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykam się z wyjątkową osobą, panem Tomaszem Osolińskim, projektantem, artystą. Nie powiem, że projektuję dla mężczyzn, bo wiem, że wachlarz jest tego ogromny, że nie sposób wymienić. Także miło mi, że udało się nam spotkać. Dzień dobry. Panie Tomaszu, chciałem zacząć od pytania standardowego u nas o pana dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało pana od rówieśników? Może to, że od samego początku wiedziałem, co chcę robić. Pierwsze portki uszyłem sobie mając 6 czy 7 lat. Jak gdyby ta droga zawodowa i pomysł na siebie gdzieś już pojawił się w mojej głowie, będąc małym chłopcem. Wiem, słyszałem o pana karierze, że już w szkole średniej poznał pan Jerzego Antkowiaka, ale jak to później miało wpływ na pana życie? Czy to jakoś ukształtowało pana? To jest tak, że najważniejsze w życiu to jest mieć marzenia. Marzenia, które się realizuje, które się spełnia. Jeżeli ktoś bardzo pozytywnie i chętnie do tego podchodzi, daje z siebie najwięcej, ile potrafi, to te marzenia udaje się realizować, a po drodze spotyka się różnych fantastycznych ludzi, którzy pomagają. I w takich ludzi ja też wierzę. Wiem, że warto zawsze iść za głosem swojego serca. A jak odnalazł się pan właśnie w roli, kiedy już zaraz po ukończeniu szkoły został pan głównym projektantem w zakładach odzieżowych Bytom? To jest tak, że to pomimo, że nie było aż tak dawno temu, bo dwie dekady, to jednak była to sytuacja wyjątkowa, która myślę, że dzisiaj już nie miałaby racji bytu ze względu na to, że i taki duży przemysł odzieżowy już nie istnieje w Polsce, a tak wielkie firmy działały wtedy, w latach 90. jeszcze i ta propozycja rzeczywiście pojawiła się. Odebrałem telefon od prezesa fabryki, który zaprosił mnie na spotkanie, aby porozmawiać o tym, czy chciałbym podjąć się takiego wyzwania. Siłą rzeczy ja już wtedy projektowałem, ale nie projektowałem rzeczy męskich. Pomyślałem sobie, że jest to doskonała przygoda i szansa, aby spróbować. No i to się udało. Długo byłem związany z tą marką, ale też w dużym stopniu mnie to ugruntowało. Nauczyłem się bardzo wielu ludzi, bardzo wiele rzeczy. Poznałem bardzo dużo fantastycznych ludzi, którzy dużo mnie nauczyli. I to jest taki kapitał, którego myślę, że w szkole nie dostałbym. Żadna uczelnia nie dałaby mi takiej praktyki, takiego doświadczenia, jakie zdobyłem na samym początku, pracując w tak dużej firmie, co jak gdyby nie zwalnia z tego, że cały czas trzeba uczyć się, doskonalić i zdobywać nową wiedzę. A w czym upatruje pan źródło sukcesu, tak ogromnego już dzisiaj? Wie pan co, to jest to, co na samym początku powiedziałem, mieć marzenia, je realizować i być przy tym wszystkim pracowitym. Spędzam czasami tutaj po 14-15 godzin dziennie. Kiedy jest taki okres gorący, kiedy przygotowuje się pokaz, to tak naprawdę doba mogłaby trwać 48 godzin, a nie 24. I to jest coś, co jest szalenie pracochłonne, ta praca. To, co państwo widzicie, czyli osoby znane, publiczne, ubrane w moje ubrania, czy ja sam pokazujący się czasami gdzieś, choć już przyznam szczerze, coraz mniej mam na to czasu, to jest to tak naprawdę mały ułameczek tego, na czym ta praca polega, ponieważ pełne zaangażowanie w tym biznesie jest podstawą tego, aby iść dalej, iść do przodu. A też osoby, które chciałyby projektować i chciałyby podążać taką drogą, muszą wiedzieć, że jest to praca szalenie wymagająca. Właśnie to było jedno z pytań. Od czego poleciłby pan widzom i osobom, które chciałyby zacząć przygodę z projektowaniem? Gdzie mogą stawiać pierwsze kroki, gdzie jakby rozwijać dzisiaj swój sukces? Bo konkurencja jest bardzo duża. Jeżeli ktoś jest młody, jest w takim wieku, kiedy może się jeszcze uczyć i chce się uczyć w różnych szkołach, to zawsze powtarzałem i powtarzam nadal, wyjechać z Polski. Pójść do jednej z dobrych szkół projektowania, czy w Nowym Jorku, czy w Londynie, czy w Mediolanie. Tych szkół jest wiele i tam uczyć się warsztatu, poznawać różnych ludzi, różne środowiska i tą drogę wybrać. Czym różni się pana Bespoke Tailoring od innych projektantów? Od innych krawców? To jest taka najwyższa forma pracy z klientem
przy tworzeniu garnituru. Tutaj każdy jeden garnitur jest krojony dla klienta, indywidualnie szyty dla klienta. Nie jest to coś, co jest w jakikolwiek stopniu, nie wiem, dostosowaniem rozmiaru czy jakimś produktem z taśmy. A czy aktualne jest Pana motto, że nie ma mężczyzny, który źle wygląda w marynarce, są tylko źle uszyte marynarki? Absolutnie tak, zgadzam się z tym nadal. Okej, rozumiem. A czy ma Pan jakiś sposób na poznawanie gustów Polaków, żeby wiedzieć, ma Pan różne kolekcje i jak możemy poznawać, w co ludzie chcą się ubierać? To jest tak, że jest na świecie pewien system związany z targami mody, z targami tkanin, bo od nich dla nas się wszystko zaczyna. Kiedy jedziemy na przykład do Paryża we wrześniu i oglądamy kolekcje na kolejne sezony, to już wcześniej ktoś przygotował. Biura projektowe, które siedzą i wyszukują trendy, zastanawiamy się nad tym, czego człowiekowi jest potrzebne. To, że pan ma dzisiaj na sobie niebieski garnitur, to ktoś już na to kiedyś wpadł, żeby ten niebieski może być takim kolorem, który dla facetów będzie pożądanym. Jest taki doskonała scena w filmie Diabeł ubiera się u Prady, kiedy jej asystentka dziwi się, dlaczego to jest zielony pasek czy niebieski sweterek. Co Miranda jej tłumaczy, że ktoś nad tym wszystkim pracował po to, żebyś ty na samym końcu mogła w sieciówce albo na wyprzedaży to kupić. Więc tak naprawdę jest to system, duży system połączonych naczyń. Jak się już wejdzie w ten biznes i wie się, na czym to funkcjonuje, to wiadomo, że we wrześniu się wybiera tkaniny w Paryżu po to, aby zaprezentować wiosną kolekcję, żeby ktoś ją zakontraktował i żeby jesienią trafiła do sklepów. I to kółeczko cały czas tak samo się obraca. A skąd czerpie Pan inspirację do działań? Widziałem sam na żywo Skodę Super, która no po prostu wyglądała rewelacyjnie na jakichś targach pod Warszawą. No chciałbym mieć auto właśnie, które... Rozumiem, że nie ma takiej usługi u Pana, że mogę sobie zamówić, jeśli ktoś ma jakiś samochód, żeby zaprojektował Pan, albo czy w ogóle takie usługi będą się pojawiały w... To była wyjątkowa przygoda, ponieważ zaproszenie mnie do takiego projektu było dla mnie czymś nowym. Tak się szczęśliwie składa, że jest w Polsce firma, która wykonuje takie usługi i rzeczywiście rozprują cały samochód od środka i uszyją go na nowo według określonego designu. I praca z tymi ludźmi też była bardzo przyjemna, bo też się czegoś nowego mogłem dowiedzieć, nauczyć i tak naprawdę to doświadczenie pokazało, że wyobraźnia nie ma granic. No tak, a właśnie skąd Pan czerpie te inspiracje, że takie wymyśla rozwiązania? To jest kwestia jakichś wewnętrznych takich potrzeb, że teraz chcę zrobić coś takiego, szukam jakiegoś rozwiązania, szukam jakiegoś koloru. Czuję intuicyjnie, że coś może być hot, mówiąc w takim naszym slangu. I to też jest ciągła jakaś realizacja swojej pasji. A czy według Pana Polacy umieją się ubierać? Mężczyźni zaczynają dobrze wyglądać. Panowie śledzą blogi, śledzą to, co jest na zachodzie. Nie jesteśmy już zamknięci tak bardzo. I faceci chcą dobrze wyglądać. Mogą kupić w zasadzie wszystko to, co w Berlinie czy w Mediolanie u nas. I też lubią eksperymentować, nie boją się tego, więc tak naprawdę idzie to ku dobremu. A czy polska moda różni się od zachodniej? Przede wszystkim Polak nie wygląda jak Włoch, czy Anglik, czy Francuz. Mamy inną pogodę, inną mamy temperaturę, inną osobowość, inaczej wyglądamy. Słowianie i nie zawsze takie przekładanie jeden do jednego włoskiego stylu na przykład na Polaka dobrze się kończy, bo wychodzą z tego śmieszne sytuacje, ale rzeczywiście jest tak, że jeżeli panowie w ogóle mają łatwiej, bo jeżeli raz dobrze trafią do dobrego krawca i sobie uszyją dobrze garnitur i będą się w nim dobrze czuli, to potem już jest to łatwiejsze. My w ogóle mamy łatwiej. Dobra granatowa marynarka obroni się w wielu sytuacjach. Czy z dżinsami, czy z granatowymi spodniami, czy pod krawatem, czy pod koszulka polo. To wszystko zawsze da się fajnie ze sobą zgrać. W przypadku pań może jest trudniej, bo rzeczywiście każda chce wyglądać inaczej i szuka tej mody, pomysłu na siebie.
Ale też jest tak dużo sieciówek i tak dużo tak duża jest oferta na rynku, że to może być tylko przyjemnością ubieranie się. Ja zawsze też mówię o tym, że przymierzalnie w sklepach są bezpłatne. Można sobie poświęcić cały dzień na to, że idziemy do różnych sklepów, mierzymy ubrania, patrzymy na siebie, jak w czym wyglądamy, niekoniecznie musimy to kupować. A bawić się i cieszyć się. Oczywiście zawsze przyjemniej jest się spotkać z kimś, kto fajnie wygląda, kto swoim wyglądem też coś reprezentuje. Zawsze najpierw kogoś widzimy, potem słyszymy. A czy są jakieś właśnie rady według Pana, jak możemy się sami dobrze ubierać? Bo są styliści, ale nie każdy ma do nich dostęp i też nie każdy ufa i albo czuje się dobrze. Czy są jakieś takie uniwersalne zasady, do których możemy właśnie idąc do sklepu, nie wiem, szukać, że ten kolor byłby dla mnie dobry? Czy jest w ogóle coś takiego? Przede wszystkim, jak ktoś czegoś nie jest pewien, to zawsze niech wybierze tą bezpieczniejszą opcję. Nie szukać od razu, nie wiem, jaskrawej marynarki, tylko znaleźć ją bardziej stonowaną. Mierzyć, oglądać się, można sobie w tym zrobić zdjęcie. Dzisiaj każdy ma ze sobą telefon. Popatrzeć, zastanowić się, a nie kupować w ciemno. Więc tak naprawdę wybór i możliwości są nieograniczone. A w jakich obszarach ma Pan najwięcej problemów? Czy zdarzają się takie obszary, które spowodują, że ma Pan dużo jakichś tam stoperów w pracy? W jakich obszarach? To, co jest najważniejsze, to dobry, zgrany team. I zajęło mi trochę czasu znalezienie ludzi, z którymi dzisiaj pracuję, zbudowanie wzajemnego zaufania, poznania się i bardzo dbam o to, aby rzeczywiście dobrze nam się wszystkim razem pracowało, bo za każdym projektantem czy liderem stoi grupa osób, którzy go wspierają i pchają do przodu, a tym samym cała grupa idzie razem do przodu. A jakie ma Pan plany na przyszłość? Och, jakich nie mam. Jest dużo projektów i dużo pomysłów. Gdzieś cały czas migocze w powietrzu trzecia edycja Project Runway. Być może jesienią, być może wiosną przyszłego roku. We wrześniu odbędzie się premiera sztuki Bycia Gliss Taylor o życiu Elizabeth Taylor i Richarda Bartona, do której zrobiłem kostiumy. Małgosia Foremniak wciela się w tą fantastyczną postać. A więc cały czas coś się kręci. Na co dzień spotykam się z klientami, a przed panem było kilku, po panu jeszcze się spotykam z jednym, a jest godzina 17. I cały czas coś się dzieje. A pana największa pasja? Moja największa pasja? Uwielbiam kino, ale to już chyba wszyscy wiedzą. Uwielbiam czytać. Jak sobie codziennie nie poczytam, czy to prasy, czy książek, to czuję, że czegoś mi brakuje. A taka jakaś książka, czy jest taka pana ulubiona, którą... Teraz czytam książkę o Krystynie Jandzie, Wywiad rzeka. A już parę osób mi ją próbowało podebrać, bo tam gdzieś ktoś podłapał i zobaczył, że to się fajnie czyta. A lubię biografie, lubię książki historyczne i to jest coś, co sprawia mi przyjemność. A tak naprawdę zaczynam już powolutku myśleć o kolejnym pokazie i zaczynam sobie składać tą całość w głowie. I to jest chyba taki najprzyjemniejszy moment, że móc pogodzić obowiązki codzienne, a spotkania z klientami, z ludźmi, z kontrahentami, z wieloma sytuacjami, a z tym wygospodarowaniem tego czasu, który staje się coraz bardziej cenny i luksusowy, na to, aby móc tworzyć. A czy jest coś na koniec, co chciałby Pan przekazać naszym widzom? Realizować swoje marzenia i nie bać się tego. Nie trzeba od razu zaczynać z workiem pieniędzy, a małymi krokami. Kiedyś mądrzy ludzie mówili, żeby jeść małymi łyżeczkami, żeby się nie zakrztusić. I tak naprawdę marzenia, jeszcze raz marzenia. Bardzo dziękuję, bardzo miło było się spotkać. Dziękuję.